Zastosuj pojedynczy obrót, żeby przekształcić czworokąt ABCD w drugi pokazany na wykresie czworokąt. Czyli ten trzeba przekształcić w ten. Wpisz liczbę z zakresu 0 do 360, żeby oznaczyć kąt obrotu. Kierunek przeciwny do ruchu wskazówek zegara jest kierunkiem dodatnim. Będziemy obracać w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, żeby otrzymać ten szary. Jedyna opcja, jaką mamy, to obrót. Mamy tu narzędzie do przekształceń obrotowych. Po pierwsze, musimy się zastanowić, dookoła jakiego punktu chcemy obracać tę figurę. Jak wybrać środek obrotu? Jeżeli umieścimy go tutaj, to wygląda na to, że punkt A odpowiada temu punktowi tutaj. Jeżeli obrócimy punkt A 90-180 stopni dookoła żółtego punktu, to obraz punktu A znajdzie się tutaj. No to spróbujmy obrócić o 180 stopni. Zgadza się! Od pierwszego podejścia. Takie zadania sprawdzają też waszą spostrzegawczość i wyobraźnię przestrzenną. No i mamy obraz po obrocie tam, gdzie chcieliśmy. Środek obrotu umieściłem dokładnie pomiędzy tymi dwoma punktami. Na pierwszy rzut oka wyglądało to jak obrót o 180 stopni. I mamy odpowiedź. Obrót o 180 stopni dookoła punktu o współrzędnych minus 1, minus 1. I wpisujemy środek obrotu minus 1, minus 1. Kąt obrotu 180 stopni. Obrazem punktu A jest punkt ten, punkt o współrzędnych 1 minus 1, 1 minus 1, punkt C, który leży po przekątnej względem punktu A, odwzorowuje się na ten punkt tutaj o współrzędnych 6 minus 6, 6 i minus 6. I poprawna odpowiedź.